TV24, Reporter Sky, TVG9. Proszę Państwa, tak się złożyło, że odwiedziłem leżącą nieopodal gmachu Sądu Najwyższego, gdzie protestuje Romuald Piątek, katedrę polową Wojska Polskiego. Jak się to dziwnie składa, że człowiek doprowadzony do skrajności musi przed takim budynkiem protestować, i w kontekście złożoności tych wszystkich wydarzeń, to chciałoby się powiedzieć, że jedyną sprawiedliwością to chyba jest ta sprawiedliwość Boża. Dlatego też pozwolę sobie Państwu pokazać wnętrze katedry polowej Wojska Polskiego. Za mną Państwo zobaczycie ziemię katyńską, która została tutaj murowana w takim specjalnym pojemniczku, ale i inne ciekawe przedmioty kultu religijnego związane z wojskiem, związane z upamiętnieniem tego, co Polakom jest sercu bliskie. Teraz pokażemy Państwu. I tu są nazwiska. Jakie to są nazwiska? Tego to nie wiem. Tu tablica jest. Tu jest z tej tragedii smoleńskiej, drodzy Państwo. Przywieziona. Panowie w tej chwili porządkują wnętrze katedry. Ona jest bardzo pięknie wygląda. O. Tu pokażemy z Miednoje. To są chyba wszystkie nazwiska osób, które w tych tragicznych okolicznościach zginęły. Kochani Państwo, pamiętajmy zawsze o tych, których nie ma. Bo jeżeli my nie będziemy pamiętali o tych, którzy odeszli, to kto będzie pamiętał o nas? To wszystko mogą Państwo zobaczyć w katedrze na Wiebocznej, katedry polowej Wojska Polskiego. Ale pokażmy jeszcze chwilę. Mamy tablicę poświęconą kapelanom pomordowanym w latach 1939-1956, bo historia nie zakończyła się w 1945 roku. Tragiczna historia narodu polskiego. A tu mamy... To jest poświęcone, niejako pomnik, poświęcony ofiarom Kozielska i Katynia. Dobrze przynajmniej, drodzy Państwo, że właśnie ta sprawiedliwość Boża wyziera swoim, bym powiedział, widokiem na sprawiedliwość doczesną, reprezentowaną przez budynek Sądu Najwyższego, ale ta ma, choć na kolumnach, drodzy Państwo, mamy mądre sentencje łacińskie, ale nijak się one mają do rzeczywistości, którą reprezentują czasami niektórzy przedstawiciele zawodu prawniczego. Ta nasza sprawiedliwość niestety chadza czasami krętymi ścieżkami i bardzo kulawo. Choć nie brakuje w niej ludzi sprawiedliwych, bo takich wczoraj też spotkaliśmy, którzy nam powiedzieli, komentując sytuację pana Romualda Piątka, że gdyby wszystko było w porządku, na pewno do takich protestów by nie dochodziło. Miejmy nadzieję, że opatrzność Boża z
kieruje swoje skrzydła opieki na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, aby mądrością Bożą przede wszystkim kierowali się, ferując swoje orzeczenia i wyroki. A ja Państwa zapraszam do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. TV24, Reporter Sky, TVG9. Dziękuję.